Dzień dobry, mamy sobotę, 12 sierpnia i zaczynamy od prawdziwka, takiego właśnie jak ten. Aż niesamowite, że tego niego nie było dziś jeszcze. Piękny borowik. Kompletnie odsłonięty teren. Niespodzianka. Co? Tam był w trawce. A tu był trzeci. A tu na piczku. I jest też czwarty. Taki troszeczkę dziwny. Czapeczka napękniętą. Już wszystko się wyjaśniło. Dlaczego? Nie wiadomo dlaczego. Cały jest pęknięty. I jest też piąty. Warto było tu pochodzić. Opa. To jest moja ulubiona leśna droga. Przy niej wspieram najwięcej prawdziwków. Dziś zaczęły rosnąć. Tak na razie były tylko po sąsiedzku. Jest pierwsze. Dosłownie 6 metrów. I jest drugi. Czyli są piękne. Droga zaczęła dawać. Jakieś prezenty? Śliczne. Tu jest taki dołek. Rośnie bardzo ładny podgrzybek. Ale metr od niego rośnie jeszcze ładniejszy borowik. Jeszcze. Tak, byłem tu przed domadniami. I na pewno to nie było. Znaczy może był mały. Spóźniłem. Uparły się, żeby w takim dziwnym miejscu rosnąć. To on nie jest jedyny. To są jagody. I borowiki są tu bardzo rzadko. Ale dziś są. To jeszcze nie jest najpiękniejsze. Tak mi się wydaje, że to co jest obok będzie ładniejsze o wiele. Chodzi o to, żeby były bez mięsa. Sztuki trzony. Zobaczymy, co będzie. Ojeju. Pieczeństwo. Piękne miejsce dla się. Poduszybki. Podnoszą gałęzie. Rosnąc. To wezmę. Ładny, ponadny poduszybek. Grzybek. A tu borowik. Borowik. Tak, piękny, duży borowik. Tu jest drugi. I oczywiście najfajniejszy jest trzeci. A trzeci próbuję podnieść głową. Pięć świerka. Oj nie, no cóż, już on już jest. Dziadeczek. Prawie jak ja.
3 urosły, a jeden już niestety nie nadaje się. Te może będą bez robaków. Ale czapka. Korzonek jest miękki, na pewno jest drogi. Ten już na pewno się nie nadaje. Okej, dobrze. Tak, to jest prawdziwek. Lubią tu rosnąć. Powiem szczerze, znalazłem jeszcze dwa. Do nich przejdę. Jeśli mi się uda teraz trafić. Jest drugi. Opa. Jest drugi. I za chwileczkę znajdziemy trzeciego. Trzeci jest najładniejszy. Podrzepi jeszcze. Dobra, widzimy. Tu za świerczkiem. Niestety nie nadaje się. Ciągle pasek. I ciągle targiwki. Tylko, że nie pojadą ze mną. Przykro mi bardzo. Może ten. Wszystko. Krzywek. To jest grzybek. To jest grzyb. Tu mam takie miejsce jeszcze ładne na prawdziwki. Ale dziś ktoś mnie uprzedził. Ktoś już chodził. Zostały korzonki. Opa. Zobaczymy, ten się trzymał przyzwoicie. Jeden. I mamy jeszcze dwa bardzo ładne prawiki. Chyba. To jest podgrzybek. Ale ten tu. Grzybka należy się ujęcia. Teraz i koniecznie trzeba je wziąć ze sobą. Pięknie urósł. Mech, świerki, sosny. I on jeden, samotny. Korzeń miękki niestety. Zobaczymy. Taki mały lasek w pięknym słońcu, w sierpniowym słońcu, prawdziweczek. Ale ostatni barowik niestety był w czerwiach. A tu mamy pomarańczowe koślarze. Te na pewno nie będą miały czerwi. A drugi słodziaczek. Dziś to wszystko. Robi się gorąco, walnie i chyba się grzybki skończą. Pewnie będą we wrześniu. Znalazłem dużo. Dużo dziś. Borowików. To są niemal same borowiki. Dwa pomarańczowe koźlarze. Kilka kurek. Jest chyba ze 100. I są bez mięska. Są. A w lesie zostawiłem jeszcze mnóstwo. Może 50, może 100 prawdzików takich, które
Ryby z dziurkami. Do widzenia.